A czy ja dobrze spojrzałem, że pierwszy miecz też dentystę połamał? Szanowni Państwo, dentystek stomatolog połamał właśnie drugi miecz, tak się uzmysłowiłem. Koniec walki! Koniec walki! W międzyczasie dotarliśmy do końca walki, a dentystek, ten psu jeden, jego ojciec wybijał zęby swoim przeciwnikom, a syn przeszedł na miecze, stwierdził, że będzie im miecze łamał. Mimo tego, że psuj, wielkie brawa dla dentystka, ale wielkie brawa również dla Łukasza Pilskiego. Walka na całkiem wysokim poziomie. Kogo teraz możemy zaprosić? Nie wiem, zawodnik sponsorowany przez firmę Gerda. Powiem, że pojawi się w kolejnej rundzie. Gypsy, Bractwo Rycerskie Zamko Olsztyn, wielkie brawa, to ten jegomość w czarnej jace z tymi popielato niebieskimi zawieszkami, a więc falbankami, kontra w tym samym kolorze jaka co u Gypsy'ego falbanki, Grzegorz Kulczyk. Panowie walczą o wejście do finału. Panowie walczą o wejście do finału. Czy Grzegorz znajdzie klucz do wejścia, a potem do zwycięstwa? Czy też Gypsy pokaże rogi swoje i to on trafi na to miejsce wysoko punktowane? Już za chwilę się dowiemy. Na razie panowie przemieścili się w narożnik i tam chcą się okładać. Na razie trafiają się raczej po tarczach, ale Gypsy przełamał już chyba drugi raz gardę przeciwnika. Już za chwilę się zobaczy. Przechodzi dalej zawodnik z Olsztyna! Wielkie brawa dla Gypsy'ego! To tak kluczył ten kluczyk, że niestety za mały na kłódkę Gypsy'ego. Ale wielkie brawa, będziesz miał możliwość w walce o trzecie miejsce się wykazać. W tej walce mamy już techniczny, a walka rozpoczyna się. Wielkie brawa i dopingujmy albo Łukasza z Warszawy, albo Grzegorza z Kluczborka. Panowie przeszli kilka poziomów walk, a publiczność jakby zastygła w bezruchu. Ja myślę, że ręce, ten mróz, który opanowuje te okolice, właśnie przymarzały wam do ciała. Przypominam, że klaskanie i pokrzykiwanie powoduje, że rozgrzewacie się wszyscy, więc jeśli nie chcecie tego zrobić dla zawodników, zróbcie to dla siebie. Panowie walczą o czwarte miejsce, gdyż osoba, która przegra, to właśnie czwarte miejsce zajmie. Ostatnie ciosy, dokręcenie. Koniec walki.
A ja z przyjemnością ogłoszę, że trzecie miejsce... Trzecie miejsce należy do Łukasza z Olsztynka, a więc Grzegorz, tak naprawdę Grzegorz, Kruczek, Gypsy Bendyste, wielkie brawa! Nieco z góry, ja jego sylwetkę przedstawię nieco później podczas profesjonalnych walk rycerskich. Mamy pierwsze przewrócenie, pierwszą próbę uszkodzenia szranek. Wołek rzuca swoim przeciwnikiem, gdzie popadnie, na murawę. Planować podczas tej walki. Koniec walki. Czy wygra Wołek, czy wygra zawodnik z koniem na czerwonej jace? Już za chwilę. Czy będzie dogrywka? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Istnieje jeszcze raz, trzeba przeliczyć, aby się upewnić, czy na pewno nie będzie dogrywki. Nie, 15-0, Marcin Wołek wygrywa. Wielkie brawa. A
A więc czy Gdańsk, czy Warszawa, dwa odległe miasta, dwie białe tarcze na jednej, czarny gryf. Który z nich zdobędzie pierwsze punkty w kategorii Open? Już za chwilę się dowiemy. Dentystek z pewnością będzie próbował trafić i zaliczyć trzeci miecz na tym turnieju. Choć nie będzie to już klasyczny hat-trick, bo jednak w drugiej kategorii. No, zawodnicy zaczynają, próbują psuć nam szranki, próbują ciskać swoich adwersarzy właśnie w te drewniane barierki. Dentystek mimo swojego niższego wzrostu, no to teraz z góry całkiem nieźle mu to wychodziło. Koniec walki, a my zaraz się... 4! Łukasz Pilski! Dwukrotnie więcej, dentystek, a więc 8-4. Wielkie brawa dla obydwu, dentystek pozostaje.